kamień, nożyce, papier. 3, 4. Jeszcze raz. 3, 4. I jeszcze raz. 3, 4. Ej, no panowie. 3, 4. Okej. Wygrał Kmieciu, ponieważ papierem pokrył kamień, także ty, Praży, zaczynasz. Poproszę tutaj kolegę w kapelusiku o podanie tematu. Czerwony żuraw. Okej. Miało nie być politycznie, ale jednak będzie. Yo. Hej. Yo. Temat? Ej, podobno temat to jest jakiś czerwony żuraw. To nie pomidor, to jest kurwa czerwony burak. To jest moment, ten żuraw lata. Ja pierdolę, daleko jest Mahata. Będę latał tutaj jeszcze przez kilka dni. Ej, kurwa, jaki temat był? Bo nie... Czerwony żuraw leci, kurwa, człowieku, będzie dalej leciał, ej. Zobacz przekaz, który czuje i ten żuraw leci tutaj i rapuje, kurwa, snuje swoje przeciwieństwa, eliminuje. Ja tu rapuję, freestyluję, dobrze się w tym, kurwa, czuję, ej. I mogę lecieć dalej, polecisz ze mną tym czerwonym żurawiem, kurwa. Yo. Mija. Yo. Zróbcie, kurwa, hałas. Właśnie tak. To jest taki chyba nawyk jeszcze jak do tablicy, nie? W szkole nas przywoływano, jak człowiek nie wiedział co odpowiedzieć, to mówił: zróbcie kurwa hałas, nie? I cała klasa tam: zróbcie kurwa hałas! O, tutaj kolega, widzę farbowanego lisa, jakbyś mógł wymyślić dla Kmiecia temat. Gumowa kokaina. Gumowa kokaina. Gumowa kokaina. Okej, niech będzie, ale... Dobra, niech będzie. Gumowa kokaina, temat dla Kmiecia. Yo. Ta. Ja jestem burak, weź ty teraz panczę złap. Ja jestem burak, ale z ciebie zrobię barszcz. Kurwa, dobra, sprawdź, kurwa, nie jestem pusty. To będzie kurwa barszcz i on będzie naprawdę tusty. Gumowa kokaina i dobra, niezła farsa. Jestem tak gumowy, że mam łapę kurwa Ridda Richardsa. I dobra, sprawdź, kurwa, dobra, sprawdź, jadę stale. On kurwa wygląda jak kamień. Yo, czy jak się nazywał ten typ z Fantastycznej Czwórki? Dobra, sprawdź, ja mam tutaj rymy dobre do kurwy. Dobre rymy do kwadratu i na pół etatu, jak Filip i Quiz jadę. Dobra, daję tu z podkładem. Gumowa kokaina i dobra, sprawdź, jadę stale. Nie jestem tutaj żadnym Escobarem, chociaż dealuję tu dobry rymi rymami. A ty kurwa możesz się obejść jakimiś chujowymi panczami. To był Kmieciu na temat. Każdy z nich dwóch, widzę, morda niewyparzona. Brawo, mordeczki! Chciałem, żebyście zrobili hałas dla Bonsona, ale gdzieś zniknął. Ale i tak zróbcie dla niego hałas, bo tu stał przed momentem. A teraz po dwa razy bez tematu, po 30 sekund, zaczyna Praży. Yo. Yo. Ej, bez tematu lecę, kurwa, będę pędził, o tym wiecie. Jestem tutaj z wami, przed wami stoję. Jestem kurwa pierdolonym hardcorem, mogę lecieć dalej. Będę kurwa dar mordę do pogrzeb. Kurwa, człowieku, weź się określ, o co ci chodzi i czego tego, czego tutaj szukasz. Lepiej z labucha, Łukasz, ej, nie wiem, coś mi spierdolił ten rym. Kurwa, znowu palę dym, a ty weź przy mnie, czyń to. Yo, dawaj, dawaj, mordo. Yo, pogrom. Dawaj, mordo. Yo. Dobra, 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 Grubson, wczoraj fajny koncert. Czemu tylko tak kurwa drzesz tu mordę? I dobra, daję dobre rymy tutaj stale. Spotkamy się na szczycie, ale na pewno nie w finale. Yo, skurwiele mają tych skurwiele, ale co mam zrobić z tym tu cwelem? Nie wiem. Yo, i dobra, sprawdź, kurwa, jadę dobrze tu na pętlach. Kurwa, czekasz w Wigilię na brudne serca? Ja czekam, kurwa, i mam nadzieję, że wy też czekacie. Yo, dobra, sprawdź, brudne serca, dobry rap, bracie. A Żabson, kurwa, jebać to. I to jest ciota, a nie żaden kurwa ziomal. Yo, Uj, tam najebałem się tam. Yo. Światło gaśnie, błaźnie. Mówisz, że znasz mnie, a chuja o mnie wiesz. Jak Andersen piszesz właśnie, wybaczcie. To chyba jakaś pina. Przewijam swoją kwestię, a ty kurwa się zacinasz. Mam wekila, mam skilla, jak hip-hop to z winyla. Ta przyjaźń to siła, moja klika krzyczy biga, a potem bula. Kurtyna się rozsuwa, gasimy wasze światła, kurwy wiszą na sznurach. Pula.
Yo, coś tam mówisz, że jesteś killa, ale twój freestyle to szmira i kiła. I dobra, sprawdź czerwony żuraw, bracie, ty byś z nowoczesną, w nowoczesnej kurwa coś tam robił stale. Yo, nie wiem, nie wiadomo, ale kurwa ja już to wiem, że dobra, sprawdź, ty byś zasilił PZPR. Aha, i dobra, sprawdź 90, to wiesz już jaki rocznik wygra tą bitwę, elo, to ja. Kmieciu kontra Praży. Było coś o cfelach, nie wiem czy słyszeliście. Tak sobie myślę, że trendowaty cfel to najgorszy wakacyjny cel. Okej. Czy waszym zdaniem w tej walce lepszy był stojący po mojej, a po waszej prawej stronie Praży? Czy raczej uważacie, że pokonał go stojący po mojej prawej, a po waszej lewej stronie Kmieciu? Widzę, że niektórzy zagłosowali na obu, bo po prostu im się podobało, ale teraz zastanówcie się, który robił to lepiej. Czy waszym zdaniem wygrał Praży? Czy raczej Kmieciu? Kmieciu. Dogrywka! A kto z was uważa, że powinna być dogrywka? No to ja. Ale może teraz bez bitu, zróbmy jakąś zmianę na przykład. Bez bitu? Tak. Dobra. Tak, tak. I ja wymyślam właśnie teraz temat dogrywki, więc każdy z nich bez bitu będzie musiał zapierdolić. Każdy ma po trzy wejścia, podczas których ma maksymalnie 8 wersów 13 księgi pana Tadeusza. Nie mówię. Zaczyna teraz Kmieciu. Stan na środku. Kurwa procent, to będzie bardzo trudne ty. 13 z Głoskowiec, on nie wie co to podwójny rym. I dobra, tak ci powiem raku. Bez emocji nie ma rapu. Co ty kurwa recytujesz, ej? Snujesz się, rymujesz i coś sobą reprezentujesz, kurwa? Czy co ty tutaj robisz? Ja pierdolę, czytać każdy potrafi, kurwa, ej. Nie ma tutaj chuj wie, kurwa, tej. Oba się poddali. Brawo. Jeszcze po to wejście, okej. Stary, zapewniam, że ja, nie? Dawaj, Kmieciu, dawaj! Dobra. Kurwa, to nie jest moja wina, że ten typ tutaj napierdala freestyle jak pod Stolina. I kurde... Uje, na uje się nie rymuje. Kurwa, jaki chuj, jaka chujowa dogrywka. My obydwaj odpadniemy, kurwa. Praży, twoje drugie wejście, jedziesz. Ej, dobra, będę dalej leciał, nie będę zwlekał, nie będę na nic czekał. Drga powieka, bo jestem najebany, znasz te stany. Jestem skępowany, a w sumie to skępiony. Kurwa, człowieku, bez reguł, rap w XXI wieku. No. Mają jeszcze po jednym wejściu. Zaraz pewnie wszystkim spadną klapki. Teraz Kmieciu, ostatnie twoje wejście. Dobra, ja mam tutaj follow-upy w planach. Jeśli chodzi o Stany, to twój styl jest biedny jak Alabama. I kurde, twój freestyle to jest niezły kanał. Jeśli ty wygrasz, to widzę to czarno jak Obama. Odpowiada Praży. Ej, kurwa. Tak, sprawa taka krótka, jeśli przejdziesz do finału, to chyba poszła łapówka, kurwa. Nie wiem ile dałeś, kurwa, nie wiem ile, kurwa, PLN-ów na czeskie korony pozamieniałeś, kurwa. Nie wiem, czy dałeś to w walizce, ale kurwa, zgromię taką pizdę, kurwa. I to jest oczywiste, dlatego pizgam, lecę dalej, kurwa, wraz z projektem Lirycznym Skandalem, kurwa. Okej, tutaj tyle na temat zakrętów. Nie wiem. Dobra, jeszcze jedno wejście, faktycznie trzeba to wyjaśnić, bo ja też nie wiem do końca, kurde, który był lepszy. Ostatnie wejście. Dawaj po Samsonie. Dobra, wchodzę i muszę dać tu radę. Patrzę na twój brzuch i kurwa myślę, Flabbers, yo. I dobra, to jest bardzo dobre. Jak tu zajebie, to typowi się odbije w mordę. No i ostatnie wejście Prażego. Napił się naszej wody z mefedronem i czekajcie, co się stanie. Ej, kurwa, powiem, to jest ostatni ruch. Ty jesteś sama, nas tu jest dwóch. Praży i jego brzuch, kurwa.
I chociaż było nas tu stu, to i tak nie dorównasz. Człowieku, ja jestem zgina, ty z gówna, kurwa. Blaze, to był chyba koniec. Czy waszym zdaniem w dogrywce i tylko w dogrywce lepszy był Kmieciu? Czy raczej pozytywnie usposobiony Praży? Praży, jesteś pierwszym finalistą tego, czy drugim już? Drugi! Nie, bo co? Wac i...